Jakiś był pomysł budowy centrum nauk eksperymentalnych, mały popielnik warszawski w Grudziądzu i wskazywaliśmy na przykład, że może dobrą lokalizacją byłby młyn na Alei 23 stycznia. Nadal tak uważamy, że na przykład byłoby to, jeżeli ta inwestycja kiedykolwiek w Grudziądzu powstanie, być może dobre miejsce, żeby taką inwestycję zrealizować w obiekcie zabytkowym, jednocześnie go rewitalizując. Pozyskując środki, oczywiście to nie jest łatwe zadanie, to nie jest proste zadanie, ten obiekt znajduje się w rynkach prywatnych, ale może należałoby podjąć tutaj działania, odkupić ten obiekt, podjąć wspólną inicjatywę, bądź w układzie partnerstwa prywatno-publicznego, tak aby ten obiekt zrewitalizować, wpuszczając tam zupełnie inną funkcję. Może byłoby, gdyby ten moment przyjął z powrotem na majątek miasta, może nie składam niego, bo na majątek miasta, natomiast pamiętam kiedyś rozmowę, bo ta spółka w Kipierze miała, nie wiem czy nadal ma ten obiekt z Gdańska. Wtedy rozmowa dotyczyła kilku, chyba około 4 czy 5 milionów złotych. Tak wiem. 1 100 000 To może w tej chwili jest to 1 100 000, więc te środki po pierwsze należy gdzieś z innych zadań przenieść, aby to odkupić. Oczywiście może jest to dobre wskazanie i pomysł. Natomiast wiemy, że też w ostatnich tygodniach zdarzył się wypadek tragiczny, mianowicie pod Krzyżną spadł śmigłowiec, gdzie właściciel tej spółki, pan Nielewczyk, zginął tragicznie, więc trzeba to zobaczyć, jak wygląda proces jakby porządkowania samych spółek, aby móc z kimś rozmawiać. Nie wiem, jak to wygląda.